Rośnie liczba cudzoziemców w podkarpackich uczelniach. W tym roku akademickim jest ich dokładnie 2835. Zdecydowana większość to Ukraińcy. O migracjach studentów i pracowników naukowych rozmawiano dziś w najbardziej umiędzynarodowionej uczelni w regionie, czyli Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Georgi pochodzi z miejscowości Browary koło Kijowa. Od 3 lat studiuje prawo na WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Studia w stolicy Podkarpacia wybrał nie tylko z powodu bliskiego położenia. Jest stosunek ceny jakości. Tak, studia są stosunkowo tańsze niż w Ukrainie, ale jakość bardzo dobra. Podobnymi przesłankami kierował się Aleksandr z Lwowa. Polska jest Unia Europejska, no a Unia Europejska może dać ciebie więcej możliwości, żeby rozwijać się. Na podkarpackich uczelniach studiuje ponad 2000 Ukraińców. Zdecydowanie najwięcej, prawie 1400, w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 333 w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, a 210 w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Dla nich jednak pobyt w takim zorganizowanym unijnym świecie na polskiej uczelni jest bardzo ważnym i bardzo mocnym punktem w ich CV i edukacyjnym, i zawodowym. Bardzo intensywnie nasze uczelnie i publiczne, i niepubliczne na Ukrainie się promują. Myślę, że również jest to wpływ sytuacji politycznej na Ukrainie. Na Uniwersytecie Rzeszowskim studiuje 186 cudzoziemców z 14 krajów, zaś na Politechnice Rzeszowskiej 132 z 10 krajów. Przyjechali tu m.in. z Wietnamu, Mołdawii, Angolii, Rosji czy Kazachstanu. Łącznie w naszym regionie studiuje już około 3000 cudzoziemców, 2 razy więcej niż jeszcze 5 lat temu. Uczelnie Podkarpacia mają tutaj wyjątkową sytuację ze względu na swoje położenie i mówiąc o ich wskaźniku międzynarodowienia, trzeba zaznaczyć, że jest on wyższy niż przeciętnie w kraju. O korzyściach, jakie wynikają z migracji akademickich, rozmawiano dziś w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, najbardziej umiędzynarodowionej uczelni w województwie. Jest to zawsze poszerzenie troszeczkę perspektywy, zmiana środowiska, nawiązanie kontaktów z innymi naukowcami z innych krajów, ale również zobaczenie troszeczkę, jak ten system działa gdzie indziej, poza Polską, więc takie zderzenie doświadczeń. W całej Polsce studiuje ponad 65 000 obcokrajowców. Pracowników naukowych z zagranicy jest niespełna 2000.